Dziecko czyste moralnie garnie się instynktownie do modlitwy i wchłania w siebie pokazane mu piękno cnót. Oczy świecą takiemu dziecku, a serduszko mocno bije, kiedy mu się opowiada o Jezusie, Jego miłości i cierpieniach. Wystarczy jednak powiew złego wiatru, aby duszyczkę młodą zmrozić. Brama jej nie domyka się już wtedy szczelnie na złe wpływy. Zły jakiś instynkt każe mu się po grzechu ukrywać, staje się więc hipokrytą, obłudnikiem, skrytym kłamcą. No ja powiem, z tego co ja wiem, to tak się dzieje w momencie, kiedy zaburzy się czystość dziecka przez to, że ktoś wykona okrutny, ale akt jakiejś perwersji seksualnej na dziecku, ale też ze względu na brak wstydliwości rodziców, kiedy dziecko jest świadkiem pożycia małżeńskiego swoich rodziców. To jest straszna rzecz, dlatego że w takim przypadku zazwyczaj, zawsze dziecko taki akt przyjmuje jako gwałt na swojej matce. To jest wielka odpowiedzialność rodziców, którzy będąc w warunkach, wyobraźmy sobie, nie byliście nigdy w slumsach, nie? Byliście kiedyś w slumsie? Można w telewizji znaleźć, jak slums wygląda. Ja byłem w Nairobi, nie w tym największym tam, ale takim na przejmieściach. Masz po prostu korytarz, pół metra, metr może być, w którym płyną ścieki i do tego poprzystawiane blaszaki. Jak byłem w Nairobi 2004 rok, to w gazetach pisali, że tam codziennie do miasta, teraz nie pamiętam, czy przychodziło 2000 czy 20 tysięcy ludzi. I proceder był tak, z wiosek, z każdych tam stron. Teraz to wszystko, no, po to jest też ta migracja ludu, żeby to wszystko wpuścić gdzie indziej teraz, czyli tutaj też. To ludzi. W każdym razie proceder jest, że pierwszego dnia przychodzi taki wędrowiec z wioski skądś, koczuje na ulicy, w nocy albo następnego dnia go policja zgarnia, że jest no, koczujący, żeby się stąd wynieść. To gdzie się wynosi? Wynosi się do slumsu, gdzie idzie i jak znajdzie kawał blachy, kartonu, czy ten, to dostawia do tego terytorium. Jak byłem w Nairobi, mówiło się, że w Nairobi jest największy slums Afryki tamtego czasu, jeszcze plus inne większe miasta, ale Nairobi jako stolica Kenii się takim cieszyła. No i teraz wyobraź sobie takie życie w slumsie. Tam wyjdziesz, to tam jest, że każdy z każdym. A przynajmniej słyszysz, widzisz. Jak ktoś wyjdzie z takiego środowiska i zbawi duszę, a każdy ma łaskę możliwe, żeby zbawić duszę, to się naprawdę uwidacznia cud Boży, jak to jest. Bo mentalność jest przekręcona. Bo to nie są warunki godne człowieka. Człowiek tak nie powinien żyć. Człowiek nie jest kurą, nie jest gęsią, nie jest krową. Jest miejsce dla życia ludzi. Afryka jest wielka. Kontynent ogromny. A trzeba by wtedy inaczej zacząć myśleć o ludziach. I Zachód na inny sposób musiałby pomagać, jeśli by chciał, Afryce, a nie na zasadzie najtańszym sumptem. To znaczy takim, żeby ich uzależniać. A później takie niewolnice czy niewolnicy z Afryki dobrze się przysłużają. Bo są przekręceni na czystości. Slumsy są w Ameryce Południowej też. Daję przykład. Jak byłyby święcenia w Krakowie, rocznik księdza Błaszczyka. Zamówili sobie, nie wiadomo skąd wpadli na pomysł, żeby ich święcił Maradiaga. A Maradiaga był w obrębie tych papabile, czyli kandydatów na papieża, jak Wojtyła się chylił ku śmierci, albo już po śmierci. Tak, Wojtyła się chylił ku śmierci. Brany pod uwagę salezjanin z Ameryki Południowej, Hondurasu. I przyjechał ów Maradiaga, kardynał, wyświęcił tam na dębnikach tych księdza Błaszczyka, wyświęcił. Potem jest w seminarium w Krakowie, jest na auli taka akademia i on tam się tak prezentuje, gestykuluje, tak coś podobnie jak Pius XII, tak. Albo jak ksiądz Chmielewski, synchronicznie rękoma, że taki posąg stanowi. A obok mnie siedzi i opowiada o biedzie w Ameryce Południowej, o slumsach. A obok mnie siedzi ksiądz Wiktor Lechocki,
tak patrzy na niego, mówi mi, ty patrz, on może być następnym po Wojtyle, a to jest 2003 albo drugi rok. Czyli jest za chwilę śmierć Wojtyły i następnego wybierania. Ciekawe, czy on z slumsu jest. A może być. Może być.